Halo halo, dzień dobry, cześć witajcie, moi drodzy, ważny news. Otóż jak wiecie, King Tiger C został zabrany osobą, które miały wykupioną usługę Prime Gaming z konta z, z okresu wypożyczenia. No i wydawało się, że ten czołk już zniknie na stałe, a okazuje się, że jednak nie. Otóż ten czołg będzie można normalnie już kupić, będziecie mogli zostać jego posiadaczami. To jest na pewno ciekawa oferta dla osób, które z oferty Prime na Twitchu nie korzystali z Amazona i nie mogli sobie tym czołgiem pograć. Natomiast dla osób, które, które miały przez jakiś czas ten Prime Gaming, będą mogli sobie kupić, to, takie osoby będą mogły kupić sobie King Tigera ze zniżką. W ramach naszej aktualizacji Prime Gaming, która każdego miesiąca przyniesie ze sobą nową i pasjonującą zawartość, King Tiger C został usunięty, by dać miejsce najnowszym ofertom. Przy tej okazji chcemy oferować dowódcom, którzy pozyskali ten pojazd z ich pakietów Prime Gaming, dwie ekskluzywne możliwości. Opcjonalną zatrzymacie King Tiger C z 35% zniżką w sklepie Premium. Ja sobie ten czołg kupię z tą zniżką, mam nadzieję. I będę w najbliższych dniach też pogrywał nim na streamach. Ponownie nagram o nim jakiś materiał, ale ogólnie zachęcam do obejrzenia moich starszych materiałów na temat tego King Tigracy ja go sobie bardzo, bardzo chwaliłem. I chciałbym po prostu ten pojazd mieć w garażu. Gwarantowaną odbieście darmowe prezenty, których wartość uzależniona będzie od tego, jak długo mieliście King Tigera C w swoim posiadaniu. Okej, okay, czyli tutaj to ma to znaczenie. Nie jesteście jeszcze gotowi na pożegnania. W okresie od 5 listopada o 14 do 25 listopada. Wszyscy dowódcy, którzy otrzymali pojazd z pakietów Prime Gaming, będą mogli nabyć go w sklepie premium w specjalnym zestawie z 35% zniżką. No to czyli wystarczyło mieć ja taki zestaw. Taki zestaw zakupię. Poza tym budzącym trwogę i szacunek amerykańskim Brawlerem otrzymacie również mnóstwo rezerw osobistych i innych wspaniałych przedmiotów. Skorzystajcie ze swoich specjalnych podarunków i dodajcie King Tiger C do swojej kolekcji. Zobaczymy, ile będę musiał za niego zapłacić. Weterani Prime Gaming odbierzcie swoje darmowe upominki, w zależności od tego, jak długo w waszym posiadaniu znajdował się King Tiger C, otrzymacie określoną, określoną liczbę żetonów. Które możecie wymienić na cenne, darmowe fanty w grze. Im dłużej King Tiger C znajdował się w waszym posiadaniu, tym więcej zyskacie. Czyli, jeżeli mieliście 16 miesięcy subskrypcji, to aż 12 żetonów. I można wybrać dowolne pozycje z poniższej tabelki. Tu jest ile żetonów na co jest potrzebne. No, niektóre są nawet ciekawe, na przykład ten podręcznik uniwersalny, jakieś mamy rezerwy bojowe, więc. Do... Myślę, że będzie można z tego troszkę pokorzystać. To no już oczywiście kwestia gustu: kto co potrzebuje, kto jak to wycenia. Są jacyś nawet a ci dowódcy brytyjscy, którzy byli na... z Prime'a, więc coś tam, coś tam będzie można dobrać. Jaka jest cena takiego zestawu z 35% zniżką? Będę musiał zapłacić 80 zł i 18 groszy. No, i King Tiger znalazł się w moim garażu. Dostałem z powrotem załogę. Yy... Będzie trzeba sobie na nowo go wyposażyć, więc no, tym, się, tym się zajmę już poza, poza oczywiście nagrywaniem. Więc jeżeli mieliście mm, usługę Prime aktywną, no to będzie kosztował was ten tygrys, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Mm, 80 zł z groszami, jeżeli tego nie mieliście, no to ponad 100. Pamiętajcie, że to jest tylko siódmy Tier, więc jest to dość drogo. Natomiast pojazd na siódmym Tierze jest interesującą zabawką. Ale jeżeli macie ograniczony budżet, no to lepiej ten budżet przeznaczyć na zarabiaczkę ósmego poziomu, bo więcej Wam da po prostu kredytów w grze niż ta siódemka. No dobra, a teraz zobaczmy, ile mogę i jakich nagród odebrać. Wchodzimy moi drodzy w magazyn. Tutaj jest zaopatrzenie i jest królewska oferta. Widzicie tygrys z koroną. Ja mam 10 żetonów, to znaczy, że no miałem krócej ten Prime Gaming. Dostałem 10 żetonów. Mogę sobie wziąć jeden podręcznik uniwersalny, więc go wezmę, bo to mi akurat jest na chwilę obecną potrzebne. Mam jeszcze 6 żetonów. No i tutaj oczywiście warto sobie przeliczyć ile, ile tak naprawdę i, czy, i czego jest Wam potrzeba. Ja sobie wezmę ten unikalny styl. Taki bajer, to jest po prostu bajer do wyglądu. A to są nie. ok, tu mamy. Jakieś tam jeszcze moduły zostają mi trzy. To sobie wezmę rezerwy do załogi, bo aktualnie to jest mi potrzebne. On to sobie wezmę tych, on biorę o i całe, całe żetony z tego Prime. Wydane. Tak oto moi drodzy, wygląda wszystko to, co powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o tą ofertę. Dajcie mi, proszę znać, czy jeżeli mieliście tego King Tigera C, to zamierzacie teraz go zakupić za T80 z czy jeżeli nie mieliście tego King Tigera C, bo nie korzystaliście z Prime Gaming, to w ogóle jesteście tym czołgiem zainteresowani. No i pytanie, czy jakaś inna maszyna również trafi kiedyś do takiej oferty. Yy, którą znowu będziemy mogli mieć wypożyczoną przy usłudze z Prime Gaming, czy też nie. Tego ja niestety nie wiem, nie mamy takich informacji. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał, o ten news. Życzę Wam miłego dzionka, miłego czwartku i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!